sobotę 29 czerwca w Brennej odbył się chrześcijański Festiwal Nadziei. To wydarzenie kierowane jest do jak najszerszego grona odbiorców. Chcemy nieść nadzieję. Nadzieję ludziom, którzy tej nadziei nie mają i nie znają. Żyją w nałogach, żyją w problemach. Nawet nie wiedzą, że można żyć inaczej. Więc ta edycja i poprzednie, wierzymy, że i kolejne, mają właśnie to na celu. Jednym z punktów programu były historie ludzi, którzy podzielili się swoim świadectwem działania Bożej łaski w ich życiu. Pan się przedstawiał świadectwo. O czym pan mówił tym ludziom tutaj dzisiaj w Brennej? Z jakiego piekła wyrwał mnie Jezus Chrystus, że wyciągałem kiedyś chleb ze śmietnika, kości obgryzałem, jak ludzie zostawili, że dworce i strychy były moim przytuliskiem. To nie Bóg mi to zgotował, to ja sobie takie piekło w swoim życiu zgotowałem. I Bóg posłał człowieka z Wisły Nowej Osady, który mnie wskazał na Jezusa Chrystusa. Dzięki niemu dzisiaj mogę tu stać, mogę rozmawiać. Oprócz smoły, lepików wszystko piłem, paliłem dużo bardzo papierosów, byłem narkomanem. Od 28 lat nie piję, nie palę. Bóg pstryknął, był to 91 rok, 13 października, godzina 18:30, kiedy zostałem uwolniony przez Jezusa Chrystusa. Nie będąc na żadnym odwyku, na żadnym detoksie. Jestem wolnym człowiekiem i jeżdżę po całej Polsce, po Europie i mówię, z jakiego piekła wyrwa mnie Jezus Chrystus. Od mojego dzieciństwa to są przeżycia związane z rodziną, z Bogiem, moje doświadczenie i chcę się tym podzielić, tak samo w tym, co przeszedłem przez doświadczenie choroby, bo jest wiele ludzi, myślę, którzy przechodzą przez podobne rzeczy i może chcą się dowiedzieć też, nie wiedzą jak, a ja już po prostu przez coś, więc na tę drogę chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że Bóg pomaga ludziom. W jaki sposób Panu pomógł Bóg? Historia zaczęła się od tego, kiedy pierwszy raz zawierzyłem Mu swoje życie na skutek Słowa Bożego głoszonego, Ewangelii dokładnie. A teraz to, co było to doświadczenie rok temu, co mnie spotkało, to było jakby już po drodze, było mi łatwiej z tym. Bo kiedy mam Boga, mam nadzieję, że nic się złego nie wydarzy w moim życiu. On jest moim, jak powiedzieć, mentorem, jak to mogę tak nazwać, jest moim przyjacielem wręcz. Tak Słowo Boże mówi. Więc jeżeli choroba mnie dotyka, to jest tak samo Jego sprawa, nie moja. I mogę być bezpieczny, nie muszę sam przez to przechodzić, ale mogę jakby ciężar rozłożyć na Niego. Organizatorem tego wydarzenia jest Misja Nowa Nadzieja, oddział w Ustroniu. Misja Nowa Nadzieja jest organizacją, która pracuje już od ponad 30 lat. Głównie opieramy się o wolontariat wśród osób uzależnionych. Organizujemy co kwartał 3-dniowe dni skupienia dla osób potrzebujących, borykających się z różnego rodzaju uzależnieniami. Na tych spotkaniach przede wszystkim dzielimy się drogą, pokazujemy drogę wyjścia z uzależnienia dla osób, które już straciły nadzieję, częstokroć osoby, które przyjeżdżają prosto z ulicy, nawet czasami nie wiedzą, dokąd jadą, ale jest to dla nich takie lekkie trzęsienie ziemi, więc to są nasze główne zadania, misji, główny punkt naszego działania to właśnie organizowanie tych 3-dniowych dni skupienia. Mamy również grupę wsparcia, która się odbywa co tydzień, w piątki. Tam również mogą osoby przyjść już tak bardziej indywidualnie. Możemy porozmawiać i jak gdyby pomóc im po prostu prowadzić taki trzeźwy tryb życia. Opierając się o przede wszystkim terapię wynikającą z poznawania Pana Boga w Słowie Bożym. Oprócz świadectw nie zabrakło także koncertów. Gwiazdą wieczoru był zespół Mateo. Drugi dzień festiwalu odbył się na Ustrońskim Rynku 30 czerwca. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPN Marta Szymik-Telerz.